Jezus, dokładnie, wikary! Wikary do mnie, do diabła, tfu, do mnie! Wikary! Gdzie ty jesteś? No! Jestem. Ksiądz proboszcz mnie wzywał, jak się zdaje. Tak, nie zdaje ci się, wzywałem cię. Wikary, za godzinę nabożeństwo, kto wychlał mszalne? Mszalne. Zważywszy na to, że to dość złożony problem, wolałbym nie roztrząsać tego tematu za pozwoleniem księdza proboszcza. A ja chciałbym go roztrząsać, wikary. I może tak opowiesz mi to od początku. Ale ja nawet nie wiedziałbym, od czego zacząć. Od samego początku. Na początku było słowo. Słowo było Boga i Bogiem było słowo. Ale co to jest? To ksiądz proboszcz nie wie? Dajmy na to, że się domyśla. Ale mnie nie interesuje ten początek, wikary. Ja chcę nasz początek. Naszego problemu. Jasne? Początek naszego problemu. Było lato roku 936, kiedy Mieszko I zsiadł był z romaka swojego rączego i przetarł... Czego zsiadł? Z romaka. Swojego rączego i przetarł włosy... Wikary! Dość. Ja już nie mogę tego słuchać. Wikary, ja już wiem, co się stało z tym szalnym. Ale błagam, błagam. Jeszcze raz od początku. Na początku było cicho i ciemno. O, wiem gdzie. Początek datujemy na około 14 miliardów lat temu. Wikary, dosz! Na Boga. Wikary, ja dzwonię do kuli. Mi tu świętą inkwizycję przyślą. Nerwie komisję śledczą. Wikary, ile ja się muszę naprosić, żebyś mi powiedział, jak człowiek, po ludzku od początku? Nie trzeba od razu straszyć, tak? Wystarczy kulturalnie poprosić, jesteśmy cywilizowanymi ludźmi. Proszę! Mogę? Proszę. Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce Imperium... Wikarium! Dziękuję.